roku. Teren obecnie jest przeznaczony pod usługi związane z telekomunikacją i dokładnie jest to napisane w planie pod centralę telefoniczną. Zgodnie z dawnym przeznaczeniem tego terenu, to była centrala telefoniczna w tym budynku istniejącym na terenie. No jak wszyscy wiemy, nie ma to już przełożenia na rzeczywistość, no bo tam potrzebne nikomu są centrale telefoniczne. I dlatego w 2016 roku przystąpiliśmy do tej zmiany. Jeżeli chodzi o obecne wykorzystanie tego terenu, mamy do czynienia z terenem, który jest zabudowany budynkiem. Budynek jest obecnie wykorzystywany jako biurowy. Są tam Wody Polskie. W pierwszym wyłożeniu, zgodnie z wnioskami na tym terenie, założyliśmy, że teren ten zmieni swoje przeznaczenie na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z bryłą budynku podobną do budynków istniejących w terenie bezpośrednio obok. Projekt ten zderzył się z bardzo negatywnym przyjęciem ze strony mieszkańców okolicznych bloków. Złożonych zostało około 300 uwag. No i w wyniku rozpatrzenia tych uwag zmieniliśmy projekt. Projekt przedstawiany dzisiaj to jest tak naprawdę wpisanie funkcji usługowej do obecnie istniejącego budynku. Czyli tak jak obecnie obowiązujący plan pokazuje, że tutaj mogą być tylko centrale telefoniczne, tak naprawdę to tutaj wpisujemy, że te funkcje usługowe, usług nieuciążliwych, katalog też nie jest szeroki. I tak naprawdę ten obiekt może funkcjonować tak, jak w tej chwili funkcjonuje. I jego parametry, gdyby on w tym momencie został stąd usunięty, to nowy budynek musiałby powstać w zasadzie w bardzo zbliżonej do obecnego budynku formie, czyli 10 metrów wysokości. I jak widać, linie zabudowy są prawie po obrysie istniejącego budynku. Więc wydaje mi się, że spełniliśmy wszystkie uwagi, do tego terenu. Czy są jakieś pytania? Tak? Ja mam takie pytanie odnośnie tego, jaka jest podstawa prawna tego, że budynek w tej chwili jest użytkowany jako usługowy, a nie budynek telekomunikacyjny. Co sprawiło, że coś takiego można gdyby zmienić, nie zmieniając miejscowego pana zagospodarowania? Jakby pani coś mogła o tym więcej powiedzieć? Znaczy ja więcej nie powiem, bo to nie są nasze decyzje jako Wydział Planowania. Nie wiem w ogóle, na jakiej zasadzie było przekształcane, bo ten budynek służył właśnie tej centrali telefonicznej, były pewnie tam jakieś biura. Zmiany własnościowe właściciela i przenoszenie się, nie wiem, pewnie to komunikacja posprzedała, ktoś nawet kupił, w biurach zrobił funkcję usługową. Ja nie wiem, na jakiej zasadzie, czy było w ogóle potrzebne zmiana sposobu użytkowania, która była oceniona przez urząd w jakimkolwiek momencie. Czy to po prostu tak przechodziło forma tych biur przy centrali telefonicznej i przekształciła się w biura komercyjne, a później w tym momencie biura Urzędu Wody Polskie. Nie mam pojęcia jak, wiem tylko, że obecnie są tam Wody Polskie, funkcja, która jest wpisana w dla tego terenu, to jest funkcja usługi telekomunikacyjne i centrala telefoniczna. Prawdopodobnie nie było to, nie musiało to być przez nikogo oceniane po drodze, bo nie było zmiany sposobu użytkowania, tylko to tak zmieniał się właściciel, tylko funkcja biurowa, to tak przeważnie raczej to funkcja jest nadal usługowa, tak? Bo była usługi telekomunikacji, funkcje biurowe. I to pewnie w jakiejś formie było, nie mam pojęcia. Przepis telekomunikacji to mówię, że ma niewiele wspólnego budynku usługowy, także to co pani powiedziała, to tutaj ja się osobiście trudno zgodzić. Natomiast moje kolejne pytanie z tym związane jest, jak daleko można pójść z takimi zmianami, skoro to nie jest w ten sposób, rozumiem, że karnie represjonowane,
no to równie dobrze może się okazać, że ktoś tu za chwilę zrobi nam mieszkania i powie też, że, no, że już tak podjęliśmy tę decyzję, czy akademik kolejny, jak już tutaj ten akademik powstaje. Także tutaj też takie obawy mają mieszkańcy, żeby nie okazało się, że no i ja również, że tutaj ktoś znowu powie, że no to jest to samo co centrala telekomunikacyjna, no nie wiem, czy pani była w takiej centrali, ja miałem okazję, no to jest masę różnych urządzeń elektronicznych, które sobie pracują głośno i raczej nie dają możliwości pracy biurowej, albo przynajmniej niewiele, no w znacznej części ewentualnie usługę tych urządzeń, to tam zajmuje miejsca dodatkowo. Natomiast same centrale, no to trochę inaczej wyglądają niż drugi biurowy. Moje pytanie, gdzie jest granica takiego przekształcenia, żeby się nie okazało, że za chwilę ktoś tam zrobi akademię i też spotkam się z panią za kilka lat i pani powie, no tak po prostu coś zrobi i jest wszystko okej. Okay. To jest stary budynek, tak? Te zmiany, mi chodzi o centralę elektroniczną, jak to była w latach, nie wiem, 90. Tak, czy to było pomieszczenie, do którego się przychodziło i tam były kabiny, w których się rozmawiało przez telefon. Tak o centralę mi chodzi. Nie o techniczne rozwiązania centrali telefonicznej serwery i tego typu urządzenia, tylko tam było po prostu miejsce, gdzie się przychodziło dzwonić. Jak to się działo przez te wiele lat, kiedy ten obiekt został zbudowany i jak on się przekształcał? Ja nie powiem, bo to nie jest kwestia, którą ja ani nie o tym decyduję, ani nie mam zielonego pojęcia, jak to się wszystko odbywało. Nie chcę wkraczać w tą stronę, być może są jakieś dokumenty, być może są jakieś pozwolenia, nie mam pojęcia. To nie jest nasz wydział, nie jest to działka, którą my się tutaj jako Wydział Planowania zajmujemy i nie chcę w to wkraczać. Jeżeli chodzi o dokument planu obecnie obowiązującego, mogę powiedzieć, jakie jest obecne przeznaczenie, czyli te IT10, czyli tereny obsługi telekomunikacji. Obecnie się spotykamy nad projektem zmiany tego planu. Przeznaczamy ten teren pod usługi nieuciążliwe. Teren nie dodał. Katalog usług jest wypisany w tekście planu, paragraf 10. Są to funkcje administracji biur, gastronomii, handlu, funkcje hotelowo-turystyczne, funkcje kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej, świata wychowania, sportu, rekreacji, usług drobnych, usług publicznych. I w tym zakresie musi być ten obiekt wykorzystywany w zakresie tych funkcji, które są tutaj w tym momencie wymienione. Ale moje pytanie troszkę było inne. No, kwestia teraz właśnie hotel turystyczny, co pani przeczytała. Czyli teoretycznie ktoś tu może zrobić akademik, czyli hotel dla studentów. Z tego wynika, skoro hotel turystyczny. Akademiki są u nas wpisane przeważnie, dobre programy studentów są wpisane w katalogu usług nauki i szkolnictwa wyższego. Ten rodzaj kategorii usług nieuciążliwych nie jest wymieniony. Okej, okay, teraz to pytanie, które wcześniej zadałem. Jaką mamy gwarancję, że nie powstanie samo mieszkania? To jest pierwsze pytanie. Jakie sankcje karne ewentualnie by do kogoś były, gdyby powstał akademik albo mieszkania? Mieszkania nie powstaną, bo to nie jest funkcja mieszkalna. Mieszkania jako wydzielone lokale mieszkalne mogą powstawać tylko i wyłącznie w miejscach, które są do tego przeznaczone w planie miejscowym, jeżeli taki plan jest. I to mogą być tylko tereny zabudowy mieszkaniowe wielorodzinne, tereny zabudowy mieszane jednych wielorodzinnych bądź tereny. No w każdym razie musi być w przeznaczeniu wyraźnie napisane, że jest to teren z przeznaczeniem choćby w jakimś procencie pod zabudowę mieszkaniową. Musi ona być dopuszczona co najmniej w takim terenie. To musi być wyraźnie napisane. Jeżeli tego nie ma, no to nie ma możliwości wydzielenia mieszkania jako obiektu, który będzie posiadał własną księgę wieczystą i do którego można będzie się zameldować jako do zwykłego mieszkania. Tak? My nic nie poradzimy na to, że istnieją takie osoby, które potrafią realizować obiekt, który nazywają w projekcie obiektem hotelowym, a potem sprzedają pojedyncze mieszkania na rynku, wpisując w nazwie mieszkanie. To nie jest mieszkanie, bo w takim mieszkaniu po pierwsze jest inna cena mieszkania, jest inny VAT, który się płaci przy takim mieszkaniu. Inaczej się też kupujący raczej ma wiedzę na ten temat, że nie kupuje mieszkania w świetle takiego mieszkania, które może się zameldować. Teraz jeszcze kwestia akademii, którą pani mogła poruszyć. Skoro na pewno, że to nie będzie akademik, bo to z tego, co pani mówi, to nie wynika. Wręcz przeciwnie, nabrałem tej wątpliwości, że to tam może powstać akademik. No ja panu nie wykluczę na 100%, że to nie będzie nazwane akademik. Znaczy nie będzie tu akademiku jako domu studenta, bo domy studenta są w kategorii, której nie mamy tutaj wymienionej.
tylko taką gwarancję mogę dać, bo ja na przykład, no jeżeli ktoś to nazwie hotelem, to jest taka funkcja na przykład dopuszczona. Czyli mogą mieszkańcy spodziewać się, że tam mogą studenci mieszkać po prostu z tego, co pani mówi to. Patrząc na bryłę budynku, mamy tutaj do czynienia z istniejącym budynkiem, tak? On istnieje w tym miejscu. On ma jakąś funkcję. Funkcję, która jest wykorzystywana w tym momencie jako funkcja biurowa. Tak? I tam są administracja i biura. Na tej samej powierzchni tak naprawdę, gdyby powstała inna bryła, nawet z przeznaczeniem, bo nie nazwiemy tego mieszkaniem, bo to nie będą mieszkania, tylko funkcją hotelową na przykład, no to tutaj z punktu widzenia planu miejscowego nie rodzi to problemów. Żeby ta funkcja się zmieniła na funkcję hotelową, z funkcji biurowej, żeby zmieniła na funkcję hotelową. Teraz co trzeba zrobić, żeby tej funkcji hotelowej nie było, bo ta funkcja hotelowa no, daje dość dużo furtkę z tego, co tu rozmawiamy sobie, do tego, żeby stworzyć tam no, dom studentów i żeby mieszkańcy mieli tutaj jeszcze no, kolejny tutaj Eldorado, poza tym budynkiem, który już tutaj Państwo usytuowaliście koło okładki, który powstaje. Pytanie teraz, co trzeba zrobić, żeby można było wybudować funkcję hotelową? Trzeba złożyć uwagę, tak. To ustnie, że to trzeba pisemnie złożyć? Trzeba pisemnie złożyć uwagę do planu. Okej. Uwagę, formularze mamy tutaj gdzieś, chyba nawet przed panem leżą. Okej, dziękuję. Czy jakieś jeszcze pytania? Słowo komentarza. Formularze to dla komputera. No tak jest, jak pan powiedział, że te wątpliwości w zakresie możliwości ulokowania akademików czy usług hotelowych, one pozostają, tak? Tak jak pani kierownik powiedziała, trzeba zwrócić uwagę i wtedy będziecie państwo rozpatrywać, czy usługa hotelowa może zostać wykreślona. Ja też bym za tym postulował, żeby tę usługę hotelową akurat w tamtym miejscu wykreślić. Byłoby to chyba już rozwianie wszelkich wątpliwości w tym zakresie i na dobre mieszkańców. Natomiast pani kierownik, chciałbym zapytać, pierwsze wyłożenie było roku? 3 lata temu. W 2019 roku, no właśnie. To, szanowni państwo, pozwólcie, że się podzielę takim spostrzeżeniem. To 3 lata temu poznałem osobę, która chyba była właścicielem. Były radny, tak, działający w branży deweloperskiej, bo tak to się, szanowni państwo, ułożyło. No, czy podmiot, który reprezentował, no, wnioskowali o budowę wieżowców. Trzeba wyraźnie powiedzieć. Wnioski były bardzo, tak. Wnioski są zawsze dużo bardziej rozbudowane niż to, co my przeznaczamy. To było chyba. Ale żeście odpowiedzieli na to pozytywnie. Ówcześnie. Pozytywnie w sensie do 5 kondygnacji dopuściliśmy, więc nie wieżowiec, ale taki identyczny copy and paste tego, co jest bezpośrednio obok. Wydawało nam się, że funkcja mieszkaniowa zamiast biurowej i usługowej będzie bardziej się wpisywała w istniejące osiedle. Tym bardziej, że ten kształt tego budynku nowego miał naprawdę odpowiadać tym kształtom tych budynków, tak jak są tutaj przy ulicy Leszka Czarnego zrealizowane. I jak widać, mieszkańcy tej opinii nie podzielili. Bardzo nie podzielili. Bardzo nie podzielili, tak. I cieszymy się, że mieszkańcy tak zainterweniowali. Natomiast pytanie, czy aż trzeba było ich tak niepokoić? Ja podejrzewam, że w tamtym momencie największym problemem było bezpośrednie sąsiedztwo tego terenu, w którym żeśmy tutaj zrobili zmianę, bo tam teren UB, usługi komercyjne, za granicą naszego planu i tam ktoś wystąpił, czy właściciel terenu, tak, wystąpił o budynek na tym swoim terenie. I w tym momencie, jak żeśmy wykładali, akurat było pozwolenie wydane na budynek. I to było, czy wydawane pozwolenie. I to był większy problem, tak naprawdę cała dyskusja była o tym budynku, który zabierał tereny zielone, bo to był taki trawnik, niż o tym budynku. Tak, natomiast no, tutaj też trzeba wyraźnie powiedzieć, no mam ten pewien sposób satysfakcję, że jednak Państwo żeście zmienili w diametralny sposób wykorzystanie tego terenu i to oceniam na plus. Wysokość tam jest wpisana na 10 metrów, dobrze? 10 metrów wysokość. To jest obecny obiekt ma 9 metrów, 9,5 metra do 9,70 cm. Więc no to 30 cm zostawiliśmy na potencjalne jakieś. To nawet jeśli by doszło do najgorszym scenariuszu, o którym tutaj był pan łaskaw powiedzieć, doszłoby do zmiany sposobu wykorzystania na funkcje hotelowe, to tych. To tam będzie naprawdę bardzo niewiele tych, nawet tych hipotetycznych, tak, lokali.
w środku wydzielonych. No bo to nie jest duży obiekt. To jest po prostu dwie kondygnacje na ziemię tego budynku i tam się naprawdę niewiele zmieści. Natomiast czy nie widzieliście Państwo, że tak powiem, dodatkowej potrzeby wydzielenia miejsc parkingowych w terenie i komunikacji? Tutaj te miejsca parkingowe istnieją przy samym terenie. Ale wydzielenia, dokładnie, czy wydzielenia planistycznego tego terenu? Wydzielenia planistycznego nie, no bo tu zostawiamy jakby swobodę do korzystania. Te fragmenty ZT tu są wydzielone jako tereny zielone, które powinny pozostać zielone. Chronimy drzewo, akacje istniejące na tym terenie, a resztę zostawiliśmy w dowolności. Bo gdyby ta funkcja się zmieniała, no na większości tutaj w stronie, po stronie wschodniej to jest wybrukowany teren i już zrealizowane miejsca parkingowe. Zostawiliśmy w dowolność, nie wskazywaliśmy na szczyt, gdzie muszą się znaleźć te miejsca parkingowe. Jasne, ja bardzo dziękuję, cieszę się, że ta zmiana nastąpiła. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Ja to wspomnę na sekundeczkę. Z góry przepraszam, bo troszeczkę odbiegnę od tematu, bo to tam nie jest tak, jakby pan radny i kolega z rady wyczerpali już to. Tylko pojawia mi się jedna taka myśl, że widzę ogromną niekonsekwencję. Przedmiotem tak jakby wcześniejszego wyłożenia było wyznaczenie drogi dojazdowej. Ja nie wiem, czy tak jakby fizycznie byłby ktoś w stanie to uczynić, żeby wyznaczyć jakąś nową drogę dojazdową. I właśnie by tak by nie było. I ulice, które są naprawdę praktycznie już teraz nieprzejezdne, stanowiłyby o kolejnym dojeździe. Ja nie mówię o tym planie, tylko o planie, który był wcześniej. Tak jakby do kolejnego zabudowania naszej dzielnicy. A o tej konsekwencji właśnie. Ulica Nadbystrzycka jest w fatalnym stanie. Jej przepustowość pozostawia wiele do życzenia. I na nasz wniosek, aby tak jakby od strony muzycznej był realizowany również dojazd. My tak jakby złożyliśmy też od Wapiennej, tylko że od Wapiennej i Nadbystrzyckiej dwie formy dojazdu i tak jakby oddzielne dwie możliwości dojazdu i od strony muzycznej. I słyszę tutaj, że od strony muzycznej nie, bo tam są zabudowania mieszkalne. A zaraz, tak powiem, omawiamy, że ja tak jakby zapoznałem się. Na muzycznej, nowe zabudowanie, proszę bardzo. I ja nie widzę, naprawdę, tak jakby większość tych planów, które my składamy uwagi, to chyba w 100% tych planów. Problemem stanowi droga dojazdowa i jakakolwiek tak jakby zabudowa, chociażby w tym obszarze, tak jak tutaj wspominał kolega, niech to będzie hotelowa. Tam miejsca parkingowe są naprawdę, to są znikome ilości 3-4 miejsca, więcej samochodów tam nie jest w stanie zaparkować. Znaczy ja nie widzę niekonsekwencji w tych wszystkich rozwiązaniach. Jeżeli chodzi o teren Politechniki, no to ta część Waszej uwagi, która dotyczyła obsługi komunikacyjnej z ulicy Nadbystrzyckiej i ulicy Wapiennej, no i ona jest spełniona, bo ona to jest wpisane w projekcie planu. Jeżeli chodzi o ulicę Muzyczną, no to plan po prostu nie zakazuje tego dojazdu z tamtej strony. Plan ten, który pokazywaliśmy na projekt, po prostu o tym nie wspomina jako podstawowej obsłudze, bo jeżeli Politechnika będzie realizowała jakieś swoje inwestycje na swoim terenie, to dlaczego mają wskazywać ten obowiązkowo, bo wtedy jeżeli jest wpisany plan, to będą musieli wskazywać obsługę komunikacyjną z ulicy Muzycznej. Dlaczego mieliby być zmuszeni do obowiązkowego wskazania tej obsługi komunikacyjnej z ulicy Muzycznej, jeżeli mają istniejące zjazdy i wystarczające zjazdy z ulicy Nadbystrzyckiej i z ulicy Papiernej. Więc tutaj chodzi nam o to, że nie ma sensu wpisywać tego jako podstawową obsługę komunikacyjną, a plan miejscowy obecnie obowiązujący oraz ten nasz projekt, który robimy, w żaden sposób nie wyklucza realizacji tej drogi dojazdowej z ulicy Muzycznej jako drogi dodatkowej. To jest już w obowiązującym planie narysowane, ale nie ma sensu zmuszać tutaj Politechniki do określenia tego jako podstawową obsługę komunikacyjną na ich terenie. Bo oni się obsługują od ulicy Nadbystrzyckiej i od ulicy Papiennej. Z tych dwóch stron istnieje ten dojazd. Więc w tym zakresie po prostu nie zgodziliśmy się z tą uwagą dotyczącą obsługi podstawowej i otwieranie tych
to, że tamte tereny i tamte drogi, które są wyznaczone, w zasadzie ten dojazd od strony ulicy Muzycznej jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i w tym zakresie nie ma sensu wyznaczania tam wjazdu do Politechniki. Po pierwsze chodzi o tą funkcję mieszkaniową, ale bardziej nawet ważnym argumentem jest to, że tak naprawdę to jest bardzo od tyłu, bardzo okrętną drogą dojechanie na tyły tak naprawdę budynków Politechniki Lubelskiej. Czyli to jest tak jakby od zaplecza, tak? Główne budynki, główne wjazdy, główne bramy, wszystko to znajduje się od strony ulicy Nadbystrzyckiej, bo tam jest główna strona i główny potok zarówno studentów, jak i osób dojeżdżających. Dodatkowym dojazdem jest dojazd w ulicy Wapiennej, no bo jest jedynym tak jakby dojazdem do tej strony, jeszcze nie zabudowany i tam jest wielki parking istniejący na terenie Politechniki. Więc wskazywanie tutaj od ulicy Muzycznej, na którą się zjeżdża z Muzycznej serwisowo i tam się trzeba kręcić po tych jeszcze nawet niewykonanych drogach, bo one są nawet nie kupionej własności, no to jest naprawdę od tyłu. Czy jakieś jeszcze pytania do ulicy Leszka Czarnego może? Jeszcze by pani Działkę odpowiedziała, numer działki obrębu, bo tutaj próbuję znaleźć, ale niekoniecznie się udamy. Działka jest numer 3. Arkusz Mapy 13, obręb 21.